tym czasie Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia, ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Wielki Piątek z tajemnicą wieczoru Wielkiego Czwartku, tajemnica ofiary, Eucharystia i to wszystko, co się wiąże z tajemnicą krzyża. Potem cisza Wielkiej Soboty i Wielka Noc Zmartwychwstania. Piękna polska nazwa, Wielkanoc, Noc Wielka. Coś się dzieje tej nocy i Wigilia Czuwania, czyli Wigilia Paschalna, najważniejsza uroczystość całego roku liturgicznego. W każdej parafii organizowane są w tym czasie nabożeństwa. Począwszy od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, przez liturgię męki pańskiej, tak jak dzisiaj Wielki Piątek, wchodzimy w tajemnicę krzyża. Ta tajemnica krwi zbawczej zostaje nam ukazana, to co się łączy właśnie ściśle z Eucharystią, a potem właśnie ta cisza i spokój Wielkiej Soboty, błogosławieństwo pokarmów, w każdym kościele to się odbywa, ludzie licznie w tym też uczestniczą, aby pobłogosławić te pokarmy, które będziemy spożywać w niedzielę. Święta wielkanocne obchodzone są w Polsce niezwykle uroczyście, jak chyba żadne inne związane są z wieloma tradycjami i ludowymi obrzędami. Najbardziej znane i rozpowszechnione wśród wiernych to malowanie pisanek. Malujemy jajka od Wielkiego Czwartku. Powinny malować te jajka tradycyjnie kobiety. Mężczyźni w tym nie uczestniczą, bo nawet jeżeli podczas malowania jajek któryś wejdzie i popatrzy na te jajka ozdobione już, to te jajka tracą magiczną moc, a jajka posiadają magiczną moc. Pamiętajmy o tym, że to jest zaklęte życie. Ofiarowanie czerwonego jajka oznacza wyznanie miłości w polskiej kulturze tradycyjnej. Kolejnym ważnym elementem świętowania jest śmigus dyngus. Kiedyś wlewano nawet wiadro wody do łóżka dziewczynie. No to był rzeczywiście dramat, bo pościel musiała długo schnąć, znaczy siennik, to było jeszcze przed wojną. Albo wywlekano dziewczynę i wrzucano do płytkiego stawu gdzieś tam nieopodal opłotków. Dzisiaj może tak się nie dzieje, ale dziewczyna, która zostanie pominięta przez chłopaków i nieoblana danego roku, nie ma co liczyć na rychłe za mąż pójście. Wielkanocne obrzędy i symbole są bardzo stare, sięgają czasów początków chrześcijaństwa, kiedy to szczególnie wyraźnie podkreślano wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa i Jego rychłe nadejście jako Zbawiciela.